zawsze na pierwszej linii. Przy czym ich pociecha nie miała tego charakteru jakiegoś sztucznego, jakiegoś kazania. To było po prostu jakieś moralne podtrzymanie, między innymi naszą świadomością i obrazem tych ludzi, którzy no, patrzyli na wszystko z jakiegoś dystansu, prawda? Z dystansu ludzi, którzy mieli świadomość, że tutaj reprezentuje jakąś inną ideę, ideę boską, ideę religijną. No i poszedłem do niego, powiedziałem, proszę księdza, proszę o spowiedź z klętnym. Oczywiście gdzieś tak, prawda, na skraju. I mówię, proszę ojca, zabiłem człowieka i zawołał muter i mam. I on powiedział, tak, ja ciebie rozumiem, ale pamiętaj jednej rzeczy. Tu wszyscy ci, którzy są, to są SS-mani. Czy ty wiesz o tym, że na Woli, w pierwszych dniach Woli, na Woli, wymordowali 30, 40, może 50 tysięcy cywilów. Pogwałcili kobiety, pomordowali dzieci, pomordowali starców. I ten, któregoś ty zabił, był jednym z tych morderców. I pamiętaj, że on był usłupieniem zła. On, tak obrazowo mówiąc, to był ludzki obraz szatana, prawda? A ty walczysz o wolność, walczysz o wielką wartość. I w naszej strukturze religijnej Bóg ci na pewno przebaczy, prawda? Muszę powiedzieć, że to było przeżycie, które zapamiętałem bardzo głęboko, a które świadczyło o tym, że nasze podejście, nas, żołnierzy powstania, było zupełnie odmienne od tego barbarzyńskiego podejścia niemieckiego. No i teraz, co się dzieje dalej? No, Niemcy atakują ulicą Żelazną czołgami. I w ten czas ja wpadłem na taki pomysł. No, myśmy mieli te sidolówki z benzyną, które nie bardzo uszkadzały tanki, czołgi niemieckie. Ja wpadłem na pomysł taki, żeby w puszce po konserwach, mieliśmy te puszki, włożyć granat niemiecki z rączko drewniano, obłożony plastikiem, wybuchowym materiałem, który mieliśmy. Obwiązać i taki pocisk rzucić w czołg, niewątpliwie uszkodzi bardzo poważnie. Nie mieliśmy w ten czas piatów tych małych, prawda, działek, karabinów przeciwpancernych. No i zrobiłem, przygotowałem taką, znalazłem taką dużą puszkę, to pięknie przygotowałem. Ustawiliśmy się w bramie na ulicy Żelaznej, z tym, że ja w jednym narożniku, w drugim narożniku podchorąży loś. Bo już był meldunek, że na Żelazno z Wolski ruszyły czołgi. No i zbliża się czołg. Oczywiście trzeba go dopuścić jak najbliżej. Oczywiście po drodze jest tam ostrzeliwany, on też co rusz to, prawda, ma tą lufę taką kręcono, to co rusz to daje jakieś pociski. No, musimy dopuścić go jak najbliżej. Dopuściliśmy bardzo blisko, ja się wychyliłem z tego zamku i rzuciłem. Trafiłem w gąsienicę, silny wybuch i czołg stracił zdolność manewrowania. Zaczął się kręcić w kółko, ale przekręcił lufę i strzelił prosto w naszą, z boku, w narożnik naszej bramy. Ja wpadłem na ziemię, kurz straszny, nic nie widzę, ale mam świadomość, prawda, macam rękoma nogi, ręce trzymam, prawda, jakiś potworny, prawda, zamęt głowy. No potem jakieś tam krzyki, okazuje się, że ja jestem tylko ogłuszony, dlatego że pocisk uderzył z drugiej strony bramy, ale tam stał
Loś. Loś został ciężko ranny. No więc Losia do szpitala czym prędzej zanieśli, tam na chłodny był szpital. No i tragedia, bo ten szpital następnego dnia został zbombardowany i Loś zginął, wszyscy zginęli. Więc ja miałem tutaj niesamowite szczęście, prawda, z tym, że byłem ogłuszony, miałem przez dłuższy okres czasu jakieś takie zawroty głowy, nie, ból uszu, w ogóle słyszałem marnie, ale nic mi się nie stało. Miałem jakieś takie drobne odlamki tam na udzie, na kolanach, prawda, tam drobne rany, także w ogóle to powstała w ten czas taka opinia, że no, wypadowi się nic nie stanie, że wypad, prawda, ma cholerne szczęście. No i teraz nas odwołują, dlatego że jest wielka akcja. Zdobycie już Pacta padła, w Śródmieście północ został Kościół Świętego Krzyża, komenda policji. Po drugiej stronie uniwersytet. Uniwersytet parokrotnie był atakowany bez skutku, no ale tutaj wielka akcja 23 sierpnia. Major Wola organizuje, dowódcą jest kapitan Harnaść, nasze zgrupowanie, w skład którego wchodziła wówczas kompania Krybal też. Plan został zorganizowany w taki sposób. Pierwsza rzecz, zajmujemy Pałac Staszyca. Okazuje się, że Pałac Staszyca Niemcy tylko patrolowali. No więc od strony bazaru, od tyłu wchodzimy na teren. Tam jest rodzina dozorcy na parterze, w dalszym ciągu mieszka. Mówią tak, Niemcy tak raz na dzień przychodzą, obchodzą i wychodzą. Nas tutaj nie ruszają. No więc oczywiście od razu robimy barykady tam piaskowe na parterze, stanowiska, karabin maszynowy na pierwszym piętrze w sali lustrzanej. No i kapitalny widok. Mamy przed sobą krakowskie przedmieście, kawałek widać w hotelu Bristol, a hotel Bristol europejski to jest siedziba komendy niemieckiej. Mamy ich pod obstrzałem. No więc od razu zaczynamy, prawda, widzimy jakaś grupa oficerów wychodzi z Brystolu do europejskiego, więc od razu strzelamy. No, niecelne są te strzały, bo to jednak duża odległość, ale poploch, oni tam uciekają, prawda. No i rozpoczyna się okres, to jest parę dni przed 23. Niemcy wysyłają czołgi, ostrzeliwują pałac. No a 23 plan jest taki, oddział specjalny dzieli się na trzy części. Jedna część pod dowództwem porucznika biskupa zostaje w Pałacu Staszyca jako ochrona, prawda, krakowskiego przedmieścia i przeszkodzenie odwrotowi ewentualnego, bo uniwersytet jest w rękach niemieckich, zalogi Kościoła Świętego Krzyża i zalogi Komendy Policji. Komenda Policji to jest krakowskie przedmieście 1, sąsiedni dom przy Kościele Świętego Krzyża. Druga część zajmuje stanowiska na ulicy Czackiego. No i z Czackiego, prawda, ma ustrzeliwać dom parafialny, tak zwaną księżówkę i budynki, dlatego że na podwórku są dwa budynki Komendy Policji. A trzecia grupa, pod moim dowództwem, w sumie 5 osób, zajmujemy stanowiska na ulicy Trauguta 3, na strychu z zadaniem ostrzeliwania księżówki, to znaczy tego domu parafialnego, przed którym był duży bunkier z ciężkim karabinem maszynowym. Zajmujemy stanowisko o godzinie 3 rano, o 4 mamy rozpocząć. Punktualnie punkt 4 rozpoczyna się strzelanina, prawda? No, strzelamy, niestety mamy tylko lekki karabin maszynowy i szmajsery do tego bunkra. Mój szmajser się znowu zacina, ale mamy obiecanego piata, bo już dostaliśmy zrzutów amerykańskich, jednak dostaliśmy trochę piatów. Kapitalne. Karabin z takim pociskiem w formie granatnika, który niszczył całkowicie albo bunkier, albo czołg.
No i czekamy, prawda, na tego Piata. Tutaj taka strzelanina jest bezładna. No i leci, prawda, Alibaba podchorąży, Alibaba z Piatem.